Cześć, jeśli zależy Ci na wysokich pozycjach w wyszukiwarce Google Twojej strony internetowej, czy też Twojego sklepu internetowego, koniecznie zobacz to wideo do końca. W tym wideo pokażę Ci dwie bardzo ważne rzeczy, które należy zrobić, właśnie posiadając, czy to stronę internetową, czy to sklep internetowy. Pokażę Ci, jak zupełnie za darmo w kilka chwil wygenerować mapę XML Twojej strony internetowej oraz jak ją wgrać do panelu Google Search Console. Pokażę Ci również, jak zweryfikować Twoją domenę w panelu Search Console, jak dodać e, twoją domenę do panelu Search Console. A to wszystko w zaledwie kwadrans. Także krótkie intro i zaczynamy. Na początku, oczywiście, zachęcam cię do subskrypcji do kanału. Jest to największy kanał o tworzeniu stron internetowych na WordPress w Polsce, a w opisie tego filmu znajdziesz link do, mojego, do moich partnerów, czyli do firmy CyberFolks. Także, jeśli jeszcze nie masz, hostingu oraz domeny, to w opisie tego filmu znajdziesz mój kod rabatowy. Dobrze, przechodzimy teraz właśnie do rzeczy. W pierwszej kolejności pokażę Ci, jak i gdzie możemy wygenerować, gdzie możemy podejrzeć taką mapę XML Twojej strony internetowej. Mapa XML to nic innego, jak po prostu takie podsumowanie, zbiór wszystkich, wszystkich linków publicznych w Twoim sklepie internetowym, czy też w Twojej stronie internetowej. Taką mapę XML należy właśnie wgrać. Do panelu Google Search Console należy najpierw zweryfikować domenę w panelu Google Search Console. Google Search Console to jest taka darmowa usługa od Google. Aby zalogować się, wystarczy posiadać adres e-mail na Gmailu. Link do Google Search Console znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. I jak mówiłem, jest to bezpłatna usługa od Google, która Pozwala monitorować pozycję Twojej witryny w wynikach wyszukiwania Google. Pokazuje nam wszelkie problemy, jeśli takie będą występowały z Twoją stroną. Wgranie takiej mapy XML, właśnie do panelu Google Search Console, pozwoli na szybszą indeksację Twojej strony internetowej, właśnie w Google. Jeśli właśnie też zależy Ci na pozycjonowaniu Twojej strony internetowej, to koniecznie właśnie musisz dodać swoją stronę do Google Search Console. Jest to naprawdę skarbnica wiedzy o ruchu na Twojej stronie internetowej, skąd ten ruch pochodzi, na jakie frazy które strony, które zakładki należy lepiej zoptymalizować. Także więcej informacji na ten temat oczywiście znajdziesz w moim kursie SEO pozycjonowanie stron internetowych, do którego oczywiście link znajdziesz w opisie tego filmu. A teraz już właśnie przechodzimy do tematu tego odcinka, czyli w pierwszym kroku pokażę ci jak właśnie wygenerować taką mapę XML. Jestem tutaj właśnie w kokpicie WordPressa i aby wygenerować taką darmową mapę XML posłużę się wtyczką SEO Yoast, do której oczywiście też link znajdziesz w opisie tego filmu. Tą wtyczkę SEO Yoast mam zainstalowaną już na mojej stronie internetowej. Tutaj w kokpicie WordPressa mam taką właśnie zakładkę SEO i jest tutaj podzakładka zakładka Ogólne, w którą należy właśnie kliknąć. Następnie klikamy sobie w zakładeczkę Funkcje i tutaj mamy coś takiego jak mapa strony XML. Ona jest domyślnie jako włączona i tutaj po kliknięciu w ten znak zapytania rozwinie nam się tutaj taki wers, dwa wersy. I tutaj mamy, zobacz mapę XML. Klikamy sobie właśnie w ten link i tutaj mamy właśnie prostą, map, prostą mapę XML mojej strony, którą należy po prostu skopiować, tak, ten link z przeglądarki i wgrać go do panelu Google Search Console. O ile wasza domena jest dodana do panelu Google Search Console i o ile jest zweryfikowana, bo to też nie jest e, może nie proste. To też nie jest oczywiste. I tutaj, właśnie pokażę Ci, jak dodać Twoją witrynę, Twój e serwis, właśnie do panelu Google Search Console. Co należy zrobić przed wygraniem, e oczywiście, mapy XML. No bo jeśli nie dodacie swojej usługi, swojej, swojej witryny do Google Search Console, no to po prostu nie będziecie mogli wygrać tej e mapy, tak? Tak więc przechodzimy sobie do panelu Google Search Console. E tak właśnie wygląda. I tutaj mamy. Wszystkie nasze, właśnie domeny, i gdy klikniemy sobie właśnie w tę rozwijaną listę, to tutaj mamy coś takiego jak Dodaj usługę. Klikamy sobie tutaj Dodaj usługę, i tutaj wkleimy sobie właśnie link do mojej strony, nie do mapy strony, tylko po prostu wpiszemy sobie po prostu domenę. Już pokazuję, jak to zrobić. Wpiszemy sobie tutaj domenę bez żadnego www, bez żadnego https, po prostu samą domenę dla Google. Twoja strona internetowa http https http www https www to są cztery różne strony i po to też właśnie wgrywamy mapę przepraszam po to też właśnie dodajemy tą naszą domenę do panelu Google Search Console aby dać znak Googleowi że te cztery strony to tak naprawdę jest jedna chodzi tutaj właśnie o tę domenę i tutaj klikamy sobie po wpisaniu tej, 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 tego adresu naszego, naszej strony, naszego sklepu, klikamy po prostu dalej. I tutaj będziemy na następnym kroku weryfikować własność tej domeny. I możemy to zrobić tutaj na dwa sposoby. Ja pokażę Ci właśnie jeden z nich. Mianowicie u naszego hostingodawcy musimy dodać rekord tekstowy, rekord TXT, który tutaj właśnie jest. Pokażę Ci, jak to zrobić na przykładzie. Panelu hostingowego w CyberFox, gdzie mam swoje usługi, które właśnie polecam. Generalnie dodanie takiego rekordu w każdym, u każdego hostingodawcy wygląda podobnie. Należy wejść w edycję danej strony, danej domeny, którą będziemy tutaj chcieli sobie edytować, gdzie będziemy chcieli dodawać właśnie ten DNS. I tutaj w CyberFox jest coś takiego jak edycja strefy DNS. I tutaj właśnie mamy te wszystkie rekordy, i należy dodać kolejny rekord rekord tutaj domeny txt jest to bardzo proste musimy tutaj dwie rzeczy po prostu wkleić tutaj po lewej stronie wklejamy sobie rekord nazwy naszej domeny kończąc kropeczką tak czyli jak mamy na przykład twoja domena.pl to za pl też wstawiamy kropeczkę tak czyli .pl. Kropka. Bardzo ważne, bo inaczej to po prostu nie zaskoczy. I tutaj w prawej kolumnie ten, ten rekord TXT kopiujemy sobie tutaj właśnie to, co nam te google. Tutaj właśnie ten, 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 ten rekordzik, tak? Klikamy kopiuj. Mamy skopiowano do schowka. Wklejamy go sobie tutaj. I klikamy w następnym kroku dodaj. I tutaj ten rekordzik został właśnie dodany. W następnym kroku należy kliknąć. Weryfikuj i gdy klikniecie od razu weryfikuj, to tutaj wyskoczy nam taki no, błąd, tak? Weryfikacja własności się nie udała. Spokojnie to jest nic groźnego. Chodzi o to, że po prostu trzeba odczekać, niekiedy nawet dobę. Także spokojnie poczekajcie kilka godzin, nawet do doby, i gdy wszystko będzie po prostu ok, kliknijcie sobie zweryfikuj, i pojawi wam się taki właśnie przyjemny komunikat. Komunikat własność zweryfiko zweryfikowana. Możemy sobie tutaj kliknąć, przejść do usługi i teraz, gdy mamy już dodaną naszą domenę do panelu Google Search Console, gdy mamy ją zweryfikowaną, to dodamy sobie mapę tej witryny. Tak? Tutaj właśnie mamy nazwę naszej domeny. Następnie tutaj mamy coś takiego jak mapa witryn. I tu w zakładce mapa witryn należy właśnie wkleić link do tej mapy, którą nam wygenerowała wtyczka SEO Kopiujemy link właśnie do tej naszej mapy sitemap.xml. Klikamy, kopiuj. I tutaj właśnie wklejamy ten link do naszej mapy. Klikamy, prześlij. Przesyłanie mapy witryny jest właśnie w trakcie. I mamy tutaj właśnie informację, że wszystko zostało zrobione pomyślnie. Także, jak widzisz, jest to bardzo, bardzo proste. Po więcej wiedzy na temat pozycjonowania ISEO za, zapraszam Cię na mój kurs SEO, pozycjonowanie do którego link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Daj znać, co o tym myślisz, o tym materiale w komentarzu. Daj łapkę w górę. Do następnego wideo, trzymaj się, cześć!